Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby spod znaku wagi w horoskopie na maj 2022 roku. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale, to serdecznie zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału, abyś była ze wszystkim na bieżąco oraz abyś nie przegapił horoskopów na kolejne miesiące. Pamiętajcie, moi drodzy, że horoskop, który dla Was przedstawię, jest horoskopem ogólnym. I nie z każdym wszystko będzie musiało tutaj rezonować. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje porady indywidualnej, to zapraszam do kontaktu. Mail kontaktowy do mnie znajdziecie w opisie tego filmu. A teraz, moi drodzy, już nie przedłużamy, tylko patrzymy. Zodiakalne wagi, które oglądają teraz ten film w maju, jakie tutaj będą dla Was energie przewodnie, energie dominujące? Wagi w maju, wagi w maju. Jakie tutaj będą energie dla osób spod znaku wagi w maju? Patrzymy. Obecna sytuacja, jaki jest teraz stan rzeczy? Uwag. No proszę, rycerz denarów. Moi drodzy, teraz ewidentnie jesteście skupieni na pracy, na finansach i na rozwoju zawodowym. To jest dla Was najważniejsze i Wy na tym chcecie skupiać swoją całą uwagę i swoją całą energię. I myślę, że ten miesiąc powinien być do tego dobry. Również mam pokazane to, że chcecie wykonywać swoją pracę rzetelnie i małymi kroczkami. Iść do przodu i rozwijać się zawodowo, finansowo. Jeżeli chodzi o uczucia, o emocje, to jest tutaj troszkę większy chłód, troszkę większa izolacja. Możecie być mocno skupieni na pracy i być przez to singlami, albo być w związku, ale wy jesteście skupieni na pracy i wasz partner też jest skupiony na pracy i w tym związku jest mniej emocji, mniej uczuć, niż wy byście sobie po prostu tego oczekiwali. Zobaczmy, co tutaj wyjaśnia tę kartę. Siódemka. Siódemka kielichów. Tak naprawdę wy musicie, moi drodzy, skupić się na tym i zastanowić się nad tym, czego wy chcecie od tej sfery zawodowo-finansowej i do czego wy dążycie, gdyż wy możecie tutaj bardzo mocno i bardzo solidnie dążyć do czegoś, co nie istnieje, bądź do czegoś, co jest w tym momencie nierealne w waszym życiu do realizacji. Gdyż tutaj są pokazane pomysły, których nie da się zrealizować, a które wy chcecie zrealizować. Także wy może się doradźcie kogoś mądrego, kogoś w swojej pracy, czy to, co robicie, jest dobre, czy projekty, które wykonujecie, są dobre, są odpowiednie, gdyż może potem wyjść na to, że coś tutaj się rozmywa i coś nie wygląda tak, jak wy byście sobie tego po prostu oczekiwali. Także uważajcie tutaj też na złudną iluzję, jeżeli chodzi o pracę i o finanse. Zobaczmy, jakie macie założenia i oczekiwania, jeżeli chodzi o ten miesiąc. Co sobie zakładacie i czego oczekujecie? No, wy tutaj oczekujecie tego, aby rozwijać się zawodowo-finansowo jak najbardziej, ale również wy oczekujecie na to, że na waszą korzyść rozwiążą się jakieś sprawy związane z finansami rodzinnymi bądź majątkiem nieruchomym. To jest tutaj dość mocno pokazane, co niektórzy z Was liczą na jakieś pieniądze od rodziny bądź od kogoś z rodziny, co niektórzy liczą na jakiś spadek, na przepisanie czegoś, a inni po prostu na jakieś rozliczenia z osobami z rodziny. No i Wy oczekujecie tego, że Wam się to uda zrealizować, no i jeszcze oczekujecie tego, że otrzymacie dużo, że otrzymacie tyle, co będzie dla Was bardzo tutaj satysfakcjonujące. Zobaczmy, jaka jest podstawa teraz naszego czytania, czyli tak naprawdę, co pytający przyniósł ze sobą ze wcześniejszych doświadczeń, tak? Ze swojej przeszłości, która tutaj ukształtowała waszą osobowość. Zobaczmy, jaka jest podstawa tego czytania. Król Buław. No, wy nauczyliście się tego, że musicie przejmować inicjatywę nad swoim życiem, bo jeżeli wy tego nie zrobicie,
to jako zodiakalne wagi, to ktoś was szybko zdominuje, gdyż zodiakalne wagi nie są jakoś dominujące, agresywne, walczące za wszelką cenę, raczej są takie pasywne, które się dostosowują. Przynajmniej większość takich powinna być. Ale wy z przeszłości, jako doświadczone osoby życiem, nauczyliście się tego, że trzeba zawalczyć o swoje, trzeba przejąć inicjatywę nad swoim życiem, no i kontrolować to życie. I wy teraz właśnie chcecie kontrolować sferę zawodowo-finansową i bardzo dobrze, ale uważajcie po prostu na to, aby jakaś iluzja, czy jakaś nieprawdziwa rzecz, informacja czy sytuacja nie zamydliła wam oczu. Bliska przeszłość. Zobaczmy, co tutaj w bliskiej przeszłości, co ma wpływ na obecną sytuację. No, wy tutaj ciągle się rozwijaliście. Ja tak naprawdę myślę, że wy tutaj byliście w większości skupieni na rozwoju zawodowo-finansowym. Mogliście być na jakichś kursach, na jakichś szkoleniach, zdawać jakieś egzaminy, ale też właśnie się dokształcać, poszerzać swoją wiedzę po to, aby teraz z pazia denarów przejść kartę rycerza denarów i oczekiwać dziesiątki denarów, czyli największego spełnienia i największego sukcesu. Także wy progresywnie rozwijaliście się w przeszłości i teraz ma to dobry wpływ na waszą sferę zawodowo-finansową, gdyż macie szansę iść do przodu, wspinać się po szczeblach kariery zawodowej. Dla osób, których to nie dotyczy, to w niedalekiej przeszłości ważne dla was były sprawy związane z edukacją i z wykształceniem waszych dzieci, wnuków bądź innych ważnych osób młodszych z waszego otoczenia czy z waszej rodziny. A zobaczmy teraz, moi drodzy, przyszłość, czyli co tak naprawdę przyniesie wam piękny, wiosenny i pachnący maj. Siódemkę buław, zawalczenie o swoje i nieprzychylność otoczenia. Jacyś ludzie, czy też jakieś sytuacje z waszego otoczenia mogą was po prostu atakować. I wy możecie to czuć, że jesteście atakowani, siła złego na jednego, że ktoś się na was uwziął, na przykład wszystkie osoby w pracy są przeciwko wam, albo wszyscy sąsiedzi są przeciwko wam, wszystkie siostry, wszyscy bracia, wszystkie osoby z rodziny przeciwko wam, możecie mieć, mają takie poczucie, że jesteście niezrozumiani i że jesteście atakowani. I warto przygotować się pod tym względem, aby mieć dobre argumenty i nie dać się sprowokować. Wy jako zodiakalne wagi jesteście spokojne, harmonijne i ugodowe. Nie powinnyście dać się sprowokować, ale czasami niektórzy ludzie potrafią tak bardzo dokuczyć, tak bardzo dopiec, że no nawet święty wyszedłby z siebie i by się w końcu zdenerwował i rozpętał jakąś awanturę. Zobaczmy, jakie tutaj będzie wasze podejście do tego miesiąca. Jak wy będziecie do niego podchodzić? Arcykapłanka. Mam wrażenie, że wy będziecie chcieli skupić się na swojej intuicji, ale też na swojej duchowości. No i bardzo dobrze, warto, abyście się na tym skupili. Też będzie taka sytuacja, iż zodiakalne wagi będą chciały odkrywać jakieś tajemnice. Coś, co zostało zakryte, ukryte przed wami, wy będziecie chcieli to odkryć i rozwiązać coś, co do tej pory było niepewnością. Zobaczmy teraz, moi drodzy, tutaj wasze otoczenie, jak będzie do was podchodziło, wasze najbliższe otoczenie, dziewiątka kielichów. Jeżeli chodzi o wasze otoczenie, to mam tutaj pokazane to, że możecie spodziewać się jakiejś zabawy, możecie spodziewać się jakiejś imprezy, i tak naprawdę jakaś miła sytuacja. Takie najbliższe osoby z waszego otoczenia będą do was bardzo pozytywnie nastawione, mogą was tutaj zapraszać na jakieś uroczystości i będzie tutaj bardzo miło, bardzo sympatycznie. Myślę też, że możecie się spotkać z kimś, z kim dawno się nie widzieliście, w bardzo fajnej atmosferze, gdzie będzie bardzo dużo dobrego jedzenia, bardzo dużo piękny wystrój, może nawet dużo jakichś napojów ekskluzywnych, gdyż to też w tej karcie się pokazuje. Zobaczmy, jakie są nadzieje i obawy tego miesiąca. Diabeł.
Obawą tego miesiąca na pewno jest to, że ktoś może was oszukać. Wy się tego boicie, bo tutaj w przeszkodzie siódemka kielichów z diabłem to mówi o tym, że wy boicie się tego, że ktoś was oszuka, że ktoś potraktuje was źle. A nadzieją na ten miesiąc jest to, że uda wam się spełnić jakieś pragnienie, takie hedonistyczne, o którym wcześniej tylko marzyliście, ale w maju już będziecie chcieli je zrealizować. I to jest tutaj bardzo, bardzo ciekawa sprawa. No i podsumowanie miesiąca, wynik. Jak będzie można podsumować ten czas? Będzie można podsumować go bardzo dobrze, gdyż macie kartę Słońca, karta spełnienia, szczęścia i zadowolenia. Tak naprawdę to uda wam się osiągnąć sukces, uda wam się osiągnąć spełnienie. No i moje drogie wagi, wy otrzymacie to, czego chcieliście, otrzymacie to, czego oczekiwaliście. Także warto tutaj działać, warto tutaj walczyć o swoje, nie zamykać się na świat, rozwijać się, gdyż macie na maj przeznaczony sukces w dowolnej sferze życia. Ślicznie Wam dziękuję za obejrzenie tego horoskopu. Jeżeli on się Wam podobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje porady indywidualnej, to zapraszam do kontaktu. A jeżeli dotrwaliście do tego momentu filmu, to proszę zostawcie serduszko w komentarzu, abym wiedział, że oglądacie horoskopy do samego końca. Ja Wam ślicznie dziękuję, życzę udanego miesiąca. Pozdrawiam serdecznie.